Bolesław Kurkowski, 4 września 1939 roku. Zda się, otwarło się nad Częstochową piekło. Od wczesnego ranka siłą wyciągali żołnierze niemieccy ludzi z domów i mieszkań. Przy tym bili nieszczęsnych do nieprzytomności i po wyciągnięciu na ulicę zabijali. Towarzyszyłem ekshumacji ofiar. To fragment moich zapisków, które sporządziłem z narażeniem życia, bo chciałbym, żeby pamięć o tej niemieckiej zbrodni zachowały kolejne pokolenia. Kobieta. Wzrost niski. Bez lewej nogi. Włosy krótkie, jasny blond. Sukienka granatowa, krój fartuszkowy. Numer trumny 8. Mężczyzna nagi. Na szyi medalik z Jasną Górą i Matką Boską Częstochowską. Żadnych dokumentów. Numer trumny 27. Kobieta w zielonym płaszczu, przy którym zielony, jasny guzik. Suknia jasna, płócienna, bluzka letnia, trykotowa. Przy kobiecie zwłoki noworodka, urodzonego po śmierci. Żadnych dokumentów. Zwłoki umieszczono łącznie. Numer trumny 28. Mężczyzna w brązowym palcie. W kieszeni klucz żelazny, książeczka do nabożeństwa, okulary plażowe, grzebień, portmonetka z zawartością 6 zł 40 groszy. Numer trumny 100. Dziecko lat 13. Płci żeńskiej. Numer trumny 202.